Witam serdecznie, z tej strony Iwona Erickson i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bardzo prostą czapkę na drutach. Co będzie nam potrzebne? Będzie nam potrzebna włóczka. Ja proponuję tutaj grubą włóczkę z firmy Austerman. Włóczka nazywa się Expression. Włóczka jest różnokolorowa, bardzo miła w dotyku. Potrzebne nam będą także druty. Druty numer 8. Mogą być to długie druty. Mogą to być także druty na żyłce. To zależy od Was, jakie druty chcecie używać. Jeśli potraficie już robić na drutach na żyłce, to zapraszam. Ale oczywiście czapkę tę można wykonać na zwykłych, prostych drutach. Ważne tylko, aby druty były rozmiaru 8 mm. Te też są 8 mm. Żyłka może być taka, jaką chcecie. Może być to krótka żyłka. Mogą to być druty długości tylko 40 cm. Mogą to być 80 lub 100 cm. W zależności, jaką żyłkę wolicie. Długość żyłki w tym przypadku nie ma znaczenia. Potrzebne nam będą także nożyczki i igła dziewiarska. Igła dziewiarska to jest taka dosyć gruba igła z dużym otworem tutaj. Po prostu ważne jest, żeby w ten otwór zmieściła się nam włóczka. Dlatego otwór ten musi być duży, ponieważ będziemy zszywać czapkę. Zaczynamy od nabierania oczek i to nie ma znaczenia, czy będziemy nabierać oczka na druty z żyłką, czy będziemy nabierać oczka na normalne druty. Ja pokażę nabieranie oczek na normalnym, prostym drucie, dlatego że może jest to łatwiej dla osób początkujących. Będziemy nabierać oczka metodą krzyżową i w tym przypadku musimy mieć nitkę złożoną podwójnie. Nabieramy oczka w ten sposób. Jeśli chcecie dokładniej zobaczyć, jak nabiera się oczka, to tutaj jest link do nabierania krzyżowego oczek. Na czapkę z tej włóczki przy drutach numer 8 nabieramy 52 oczka. Mamy tutaj nabrane 52 oczka i teraz będziemy po prostu przerabiać i przerabiamy normalnie oczkami prawymi. Pierwsze oczko ściągamy po to, żeby uzyskać ładny kant i ten kant ułatwi nam potem zszywanie. Przerabiamy wszystkie oczka na prawo. Przerabiamy dość luźno, dlatego że mamy cieńsze druty w stosunku do włóczki. Rekomendacja do tej włóczki to są druty numer 10, ale ja proponuję tutaj druty numer 8, dlatego że ja uważam, że ściek w czapkach powinien być dość gęsty po to, żeby te czapki trzymały ciepło, żeby nie było żadnych dziur, które prześwitują i pozwalają na to, żeby nam wiało w uszy. Jeśli dziergasz ciasno, najlepiej jeśli sprawdzisz sobie próbkę. Ja oczywiście mam zrobioną tutaj próbkę. Jak przyłożymy linijkę, przykładam tak, żebyście widziały centymetry. Tu mamy 10 cm, tu mamy 0 i liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 10 cm przypada 10 oczek tej włóczki robionej na drutach numer 8. Ale tak jak powiedziałam, jeśli ktoś
robi ciaśniej albo jeszcze luźniej niż ja, to musi wziąć może druty numer 9 i po prostu zrobić próbkę i sprawdzić. Na 10 cm musimy mieć 10 oczek. Odwracamy teraz naszą robótkę i na drugiej stronie także przerabiamy oczka prawe. Spuszczamy pierwsze oczko i dalej przerabiamy oczko prawe. Ta czapka robiona jest tylko oczkami prawymi. Przerabiamy dalej do końca rzędu cały rząd oczka prawe. I znowu, kiedy jesteśmy na końcu rzędu, odwracamy i na następnej stronie robimy także oczka prawe. Ściągamy pierwsze oczko, przekładamy nitkę z tyłu roboty i robimy oczka prawe. I tak oczkami prawymi przerabiamy wszystkie rzędy. Kontynuujemy po prostu przerabianie oczkami prawymi, zarówno na jednej, jak i na drugiej stronie roboty. Oczka prawe. Ja tutaj już zrobiłam sobie kawałek. Wszystko jest robione prawymi oczkami, czyli wychodzi z tego ściek francuski. Prawe oczka na jednej stronie i prawe oczka przerabiamy na drugiej stronie. Używamy tylko i wyłącznie prawych oczek. Ja przełożyłam sobie tutaj na druty z żyłką. Oczywiście można dalej kontynuować robienie na prostych drutach, tak jak pokazałam wcześniej, ale oczywiście, jeśli chcemy, możemy zrobić dalej na drutach z żyłką. Przerabiamy po prostu dalej oczkami prawymi, tylko prawymi, na jednej i na drugiej stronie. Dojeżdżamy do końca rzędu, odwracamy robótkę i oczywiście na tej stronie przerabiamy także oczka prawe. Pierwsze oczko ściągamy i dalej przerabiamy oczka prawe. I tak oczkami prawymi jednej i na drugiej stronie robimy, aż ten kawałek mierzy nam 23 cm. Teraz zrobiliśmy taki duży kawałek, że mamy 23 cm. 23 cm. I teraz będziemy zmniejszać obwód czapki. Będziemy zmniejszać obwód czapki, przerabiając dwa oczka razem. Jak zwykle spuszczamy pierwsze oczko i przerabiamy dwa oczka razem, tak jak leżą, czyli będą to przerabiane oczka tutaj od tyłu, łapane razem. Przerabiamy na prawo. Potem robimy dwa prawe, normalnie. I kolejne dwa przerabiamy znowu razem na prawo, od tyłu. Także one układają się w prawą stronę. Dwa prawe. I kolejne dwa prawe razem, dwa prawe i kolejne dwa prawe razem od tyłu znowu. Czyli pierwsze, drugie oczko przerabiamy normalnie na prawo, a kolejne trzecie, czwarte łapiemy razem i przerabiamy razem na prawo. Pierwsze, drugie na prawo i dwa kolejne, trzecie i czwarte razem na prawo. Pierwsze, drugie i dwa kolejne razem na prawo od tyłu. Od tyłu, czyli tutaj od tyłu oczka. I robimy tak
do końca rzędu. Zbliżamy się do końca rzędu. Robimy dwa razy na prawo, potem znowu dwa oczka prawe i dwa razy na prawo. I potem zostaje nam jedno oczko, oczko brzegowe na końcu. Jeśli to Wam się na końcu inaczej ułoży, nie przejmujcie się strasznie, czy zostanie jedno oczko jeszcze prawe, czy dwa oczka prawe. Po prostu przerabiajcie do końca tak, jak jest, żeby były dwa prawe razem i potem jedno prawe, jedno prawe. To nie ma znaczenia, to nie musi być tak aż idealnie równo, po prostu przeróbcie tak, jak Wam wychodzi. Odwracamy robótkę i tutaj na tej stronie przerabiamy wszystkie oczka na prawo. Tak jak mamy te oczka na drucie. Wszystkie na prawo, bez żadnego zmniejszania liczby oczek. Robimy tak do końca rzędu. Zbliżamy się do końca rzędu, tego rzędu, gdzie przerabiamy wszystkie oczka na prawo. Odwracamy i tutaj znów będziemy zmniejszać oczka. Z tym, że będziemy zmniejszać w inny sposób. Pierwsze oczko spuszczamy. Kolejne dwa oczka przerabiamy razem. Teraz mamy jedno tylko oczko przerabiane na prawo. I kolejne dwa oczka razem. Jedno oczko przerabiamy na prawo. I kolejne dwa oczka razem. Jedno oczko na prawo. I kolejne dwa oczka razem. I tak dalej. Do końca rzędu. Zbliżamy się do końca rzędu. Przerabiamy. Dwa oczka razem na prawo, potem mamy jedno oczko, potem mamy jedno oczko, tutaj oczko brzegowe, oczka brzegowego nie chcemy przerobić, dlatego żeby ładnie potem zaszyć, możemy więc wrócić i te dwa ostatnie oczka przerobić razem, żeby po prostu zmniejszyć radykalnie tą liczbę oczek na drutach. Ostatnie oczko brzegowe przerabiamy ładnie, tak żeby mieć tutaj ten ładny brzeg. To ułatwi nam zeszywanie. Na drucie mamy teraz 26 oczek. Jeśli macie o jedno oczko mniej, czy o jedno oczko więcej, to nie ma żadnego znaczenia. Jeśli gdzieś nastąpiła pomyłka, nie szkodzi. Jeśli zebraliście oczka w innym takcie, nie szkodzi, to nie musi być aż tak dokładnie. Chodzi tylko o to, żeby zmniejszyć tą liczbę oczek tutaj na tym drucie. Teraz będziemy zakańczać czapkę i odetniemy sobie nitkę i weźmy tą nitkę, odetnijmy sobie takie trzy długości, żeby wykorzystać tą nitkę do zeszycia tej czapki. Odcinamy, bierzemy igłę dziewiarską i przeciągamy. I teraz będziemy zbierać wszystkie oczka z druta na igłę. Zdejmujemy wszystkie oczka. Zdejmujemy wszystkie oczka do końca rzędu. Przykładamy te oczka, starając się oczywiście, żeby igłę włożyć w środek oczka, a nie przez nitkę, dlatego że musimy sobie ładnie tą nitkę przyciągnąć. Odkładamy druty. Zaciągamy teraz nitkę. Przez te wszystkie oczka. Tutaj sobie zatrzymujemy tą nitkę przed pierwszym oczkiem, dlatego że my sobie przełożymy tutaj tą nitkę. Zaciągamy ładnie.
Tu tworzy nam się u góry taki kwiatek. I teraz będziemy zeszywać tą czapkę. Nie ma znaczenia, na której stronie będziemy czapkę zeszywać, dlatego że obie strony są takie same, z tym, że z pewnością na jednej stronie macie nitki, które są jeszcze nieschowane. Żeby ułatwić, to możemy sobie postanowić, że ta strona bez nitek jest stroną prawą i będziemy zeszywać, trzymając czapkę na stronie prawej. Ja na moim kursie podstawowym pokazuję, jak taką czapkę zszywać i nie tylko czapkę, żeby ten szef tutaj wyszedł ładnie. Tutaj sobie do końca jeszcze ściągnijmy i załapmy sobie tą nitkę tak, żeby ona nam nie uciekła, żeby to nam się nie otwierało. I teraz będziemy zszywać w ten sposób, że łapiemy tutaj te nitki przy tym łańcuszku tego oczka brzegowego. Łapiemy nitką i oczywiście trzymamy tutaj na prawej stronie, nie na lewej stronie. Dlatego, że jak będziemy łapać w tę stronę z jednej i z drugiej strony te nitki przy tym oczku brzegowym, to zanika ten szef. On się robi bardzo ładny. Mamy kontrolę na prawej stronie, żeby to ładnie wyglądało, tylko tutaj pilnujemy, żeby ten łańcuszek stworzony z oczek brzegowych był z boku, żebyśmy nie załapali więcej nitek niż trzeba, tylko dokładnie te dwie nitki tego łańcuszka, który jest tworzony przez te oczka brzegowe, załapujemy tutaj w tym miejscu z jednej i z drugiej strony. I załapując oczywiście w ten sposób, widzimy, że nie bierzemy więcej dzianiny niż trzeba, załapujemy tylko te oczka brzegowe i załapujemy po każdym oczku brzegowym, dlatego też wyjdzie nam równo w pionie. Nie wyjdzie tak, że jedna strona będzie dłuższa albo krótsza. Niestety czasami to się zdarza przy zszywaniu dzianiny, że tutaj potem zostaje nam kawałek nierówny. A tak załapując równo tutaj te rzędy przy tych oczkach brzegowych, ta dzianina wyjdzie nam równiutko. Także łapiemy tutaj te oczka idealnie z boku. Tak. Każde oczko z każdej strony. I zaciągamy tą nitkę. I wtedy przy tym zaciąganiu ten szef nam tutaj znika. Widzicie? Ładnie prawe rzędy się układają równo. I po prostu robimy tak do końca tej czapki, do końca każdego boku. I tutaj załapujemy, ściągając za każdym razem. Zszywamy do końca. Tą metodę zszywania można oczywiście także użyć w zszywaniu swetra czy innych części garderoby. Zszywamy tak do końca czapki. Zbliżamy się do końca. Łapiemy wszystko równiutko. Po każdym rzędzie, żeby to bardzo ładnie wyglądało równo. Jesteśmy na końcu. Załapujemy. Teraz będziemy chować nitki. Musimy schować tą nitkę i tą nitkę. Przykładamy tutaj. Tu zakończymy jeszcze raz. Jeszcze raz złapiemy te nitki ostatnie z tego rzędu, żeby to ładnie wyglądało. Żeby ten kant był bardzo ładny.
Teraz chowamy tą nitkę ładnie tutaj na lewej stronie. Ponieważ ta włóczka jest bardzo gruba, musimy troszeczkę uważać, żeby ta nitka rzeczywiście nam zniknęła tutaj w tej czapce, żeby się gdzieś nie zahaczyła. Bardzo trudno jest tak przeciągać taką grubą nitkę, ale zróbmy to jak najlepiej możemy, żeby to ładnie wyglądało, żeby nie było, że ta nitka albo nam ucieknie, albo gdzieś powstanie taki gruby szew, że będzie nas po prostu nawet uwierać w głowę. I nie ściągajmy tutaj za mocno też, żeby ten szew był naturalny. Chowamy tą nitkę dalej, chowamy tą, chowamy w podobny sposób te nitki tutaj ze środka, odłączenia kłębków i po prostu widzimy, że ten szef jest bardzo ładny, prawie go nie widać, jest równiutki, tak wygląda na lewej stronie. Chowamy tą nitkę też. I tak oto właśnie wygląda nasza czapka. Dziękuję bardzo.